jesteśmy zmartwieni, że spółka Lech, która jest w 100% spółką miasta, no nie zarabia na tych śmieciach, które powinna zarabiać, a gdzieś te śmieci są włożone na inne wysypiska. I tutaj doszły do nas słuchy, że takie wysypisko jest w pobliżu Sokółki, w miejscowości Karcze, gdzie wywozi się bardzo dużo śmieci. Wysypisko, które nie ma do końca koncesji, może ma koncesję, ale na tylko gminę, natomiast na pewno nie ma dokumentów, które by świadczyły o tym, że może całe województwo podlaskie czy Białystok, duża aglomeracja, może wozić tam śmieci. To jest jedno. Być może są jeszcze inne wysypiska, o których my nie wiemy, w pobliżu naszej aglomeracji, które no, nie mają koncesji, nie mają zezwoleń stosownych na wywożenie śmieci. I dlatego też ja zadałem konkretnie 7 września panu prezydentowi pytanie, co się dzieje, czy pan prezydent i jego urzędnicy wiedzą o tym, że śmieci, które są wywożone na inne wysypiska, a nie są wywożone tutaj do Hryniewicz, jest to mniej więcej 70%. 70% to jest bardzo dużo, uważamy, tylko 30% jest wywożonych tutaj. Oczywiście pan prezydent odpowiedział mi na to, że wszczął postępowanie w stosunku do firm, które wygrały przetargi na wywożenie śmieci, a więc Astwy, MPO i Czyściocha. No i uzyskał od nich informację, że część z nich wywozi śmieci w dalszym ciągu do Hryniewicz, a część po prostu będzie wywozić do tych właśnie Hryniewicz. Natomiast my jesteśmy zaniepokojeni, bo to są określone pieniądze, które miasto powinno pozyskać właśnie z tych śmieci. Jeżeli my nie będziemy reagowali, to okaże się, że w ogóle wcale niepotrzebne jest wysypisko w Hryniewiczach, że najlepiej byłoby, żeby powstała spalarnia, ale oczywiście to jest długotrwały proces i wcześniej, jak w 2015 roku, nie powstanie, zresztą o tym będzie mówił pan Michał Karpowicz, nasz radny, ale po prostu wydaje nam się, że no należy wszcząć pewne procedury, które zapewnią nas, mieszkańców Białegostoku, że firmy, które są powołane do tego, ażeby wywozić odpady komunalne, odpady z miasta Białegostoku, śmieci trafiły na wysypisko komunalne, czyli wysypisko spółki Lech, która, jak powiedziałem, jest w 100% miasta. Kolejny problem to jest spalanie śmieci, która spędza nam sens z powiek od wielu lat, a zwłaszcza jej lokalizację. Jeżeli możemy mówić o stricte inwestycji, ale o lokalizacji. I po komunikacie pana prezydenta, iż lokalizacja najlepsza z analiz firmy, która, prawda, robiła konsultacje, będzie lokalizacja przy ulicy Andersa. Zastanawialiśmy się tak w gronie naszych radnych, dlaczego nie wzięto bardzo poważnie pod uwagę lokalizacji przy ulicy Produkcyjnej. A dlatego, że po pierwsze, tam mamy teren zapasowy do budowy oczyszczalni ścieków, która tak faktycznie na dzień dzisiejszy jest wykorzystywana w 70% przez miasto. I trzeba